coraz rzadziej oddali. Będzie w górę, w dół, w kosa, tak pośród pierwszej fali, ani zbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga? Czy o poświęcone dary? Jest dostatkiem chleba, mleka, samowoce i jagody. Czego potrzebujesz, duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic mnie nie potrzeba. Niech podbiegną młodzieńcy, niech pochwycą za ręce. Niech przyciągną do ziemi, niech poigram chwilkę z niemi. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Darmo wierzycie, to są marne cenie, darmo rączki ściąga biedna, wreszcie spędzi wiatr utchnienie. Gdy nic Tobie nie pomoże, idź sobie precz, nie Boże. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz mański krzyż? Nie chciałaś jadła, naboju, dostaw się nam spokoju. A kysz, a kysz! Nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz mański krzyż? Nie chciałaś jadła, naboju, dostaw się nam spokoju. A kysz, a kysz! Na początku spotkania wspomnieliśmy o narodzinach Mieszka. Jak widać, marzenie rodziców, by ich syn stał się rozumny, spełniło się. Twórczość Adama Mickiewicza do dziś porusza serca i umysły Polaków. A pragnienie zawarte w słowach, o, gdybym kiedy dążył tej pociechy, żeby te książki zbłądziły pod strzechy, spełniło się. Życie pełne radości i pokoju.
zdecydowany odmiany Zbawiciel jest wśród nas. To posłannictwo ogłoszone kiedyś pasterzom przez anioła ma być zaniesione dzisiaj do wszystkich ludzi. Możliwe to będzie tylko wówczas, jeśli słowa naszego wielkiego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza, znajdą urzeczywistnienie w nas samych. Na próżno narodził się człowiek, jeśli się on nie narodził również w tobie. Dlatego też każdy z nas musi głęboko uświadomić sobie, że Betlejem to my sami. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, jest Boże Narodzenie. Kiedy milkniesz, by wysłuchać innych, jest Boże Narodzenie. Kiedy dajesz odrobinę nadziei tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Kiedy sam, nie mając wiele, potrafisz dzielić się z innymi i obdarzasz ich radością, jest Boże Narodzenie. Kiedy czynisz swoje serce bezpiecznym domem dla przestraszonych, utrudzonych i odetchniętych, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże.